duża szansa na to, że duda pomoc, która nadal działa i ma szereg bardzo udanych sukcesów w sprawach pomocy z organami urzędu, które nie sprawują swojej roli. Dobrze, dziękuję panie Pawle. Duda pomoc tej informacji. Myślę, że jeżeli słuchacz jest z nami, no to sięgnie też po tą Duda pomoc. Co prawda to był telefon, no to w audycji sprzed tygodnia, natomiast no, staramy się trzymać tematu. Słuchamy Radio Maryja. Halo, kogo witamy? Halo, szczęść Boże. Kogo witamy i skąd? Szczęść Boże. No Jola z Pomorskiego. Słuchamy pani Jolu. Cieszę się. No Jola mam na imię. No Jola. No Jola. Takie imię, nie wiem, czy ktoś jeszcze ma takie imię, ale takie mam. Ale chciałam przedstawić świadectwo, z którym no wiele lat jakoś tak chodziłam, ale usłyszałam, nie słyszałam całej audycji od początku, ale usłyszałam piękne świadectwa i chcę przedstawić taką sprawę mojego synka, którego urodziłam w 82 roku w stanie wojennym i w październiku, kiedy miał 5 tygodni, bardzo zachorował na zapalenie płuc. A ponieważ jestem lekarzem, więc zdawałam sobie sprawę, że jest ciężko, jeździliśmy do szpitala i koleżanka lekarka, ponieważ nie chciałam go zostawić w szpitalu, mówi, wiesz co, weź to dziecko szybko ochrzci, bo to różnie może być, bo to było gruntowe zapalenie płuc w 82 roku, no było źle. I postanowiliśmy ochrzcić go w zwykły dzień, to był listopadowy dzień w kościele, w kościółku wiejskim. I przed chrztem mówię do księdza, proszę księdza, moje dziecko jest chore, byśmy chcieli, żeby tą wodę święconą, która będzie wylana na główkę, podgrzać. Ale księdzu coś tam się pomyliło i już jest chrzest i ksiądz po kolei, wszystkie obrzędy, no i w pewnym momencie wylewa na główkę dziecka ogromną ilość takiej lodowatej, z takiego cembrowego, metalowego garnuszka wody i mój miłoszek zrobił z go, mnie się zrobiło słabo i mówię, Boże, dziecko mi ksiądz zabił, a mój chrzestny łapie, jak ja się ocknęłam, bo pierwszy raz w życiu chyba zemdlałam tak naprawdę, mówię, Boże, co ksiądz zrobił, a mój chrzestny mówi, nie martw się, woda święta jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Czemu nie zaszkodziła? To nie mówię, proszę księdza, on jest taki chory, przykryliśmy go, skończył się obrzęd chrztu, przyjechaliśmy do domu, dzieciątko zasnęło, on miał wtedy 6 tygodni i proszę mi wierzyć, że w 2 dni, następnego dnia zrobiło się lepiej, w 2 dni potem dziecko bez śladów zapalenia płuc wyzdrowiało, cudowny, do tej pory zdrowy, piękny dzieciak, mądry. Także, a jeżeli chodzi jeszcze, także jestem naprawdę wdzięczna Panu Bogu i komu mogę, to opowiadam o tym, że naprawdę woda święta może czynić cuda i naprawić najcięższą chorobę. I jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam Ci dodzwonić. Wiele lat słucham Państwa, ale nigdy się nie dodzwoniłam i no dziękuję za tą piękną audycję i zawsze z dziećmi chodziłam do kościoła. Starszy syn był bardzo grzeczny, młodszy był mniej grzeczny, ale słyszałam, że rodzice mówią, ponieważ mieszkam w pięknym mieście, gdzie jest duża katedra, zimna, nieogrzana, ale staraliśmy się nawzajem z mężem wyręczać. Jeżeli było bardzo zimno, to nie braliśmy po prostu dziecka, żeby się nic złego nie wydarzyło. Także pozdrawiam serdecznie i życzę tym mamom, które mają problemy z zimnem, bo teraz jest rzeczywiście bardzo zimno. Katedry, kościółki, niektóre wiejskie są nieogrzane, że no mogą albo ktoś może zostać dobrze.
Dobrze, dziękujemy pani Nojolu, dziękujemy, tyle wystarczy, bo jeszcze chcemy odebrać jeden telefon, no, na wszystkie pytania tutaj z Facebooka też nie możemy odpowiedzieć panu Włodzimierzowi, bo to nie jest zupełnie na temat, ale będzie udzielona odpowiedź tam pod komentarzem. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mira z Sulejówka. Witaj, Mira. Kłaniam się. Cieszę się, że się mogłam dodzwonić, bo właściwie pierwszy raz się dodzwoniłam od wielu lat. Słucham Radia Maryja i tak bardzo chciałam się dodzwonić, bo chciałam się podzielić może moim doświadczeniem z armią dzieci. To, co mnie bardzo urzekło, to dwa lata temu w internecie znalazłam informacje o Sylwestrze, Noc Chwały i to było dziwne, był wpis przyjedźcie z dziećmi. No i dla mnie to było szokujące, bo zazwyczaj na Sylwestra się chodzi bez dzieci i ja od razu wiedziałam, że no po prostu jedziemy na tego Sylwestra. Mój mąż, no właściwie pojechaliśmy w ciemno, no bo co mogę wiedzieć, tak? Właściwie wcześniej nie znałam armii dzieci i mówię do męża, że słuchaj, po prostu jedziemy. No mój mąż mówi, żono, dla ciebie wszystko, jak chcesz, to jedziemy. To był strzał w dziesiątkę, bo mój syn 14-letni mówi po Sylwestrze, na którym się bawili do 4 rano, właśnie na tej Nocy Chwały, gdzie było właściwie całą noc uwielbienie, mówi, mamo, ale wymyśliłaś Sylwestra. No i oczywiście w tym roku nie mogło być inaczej. Też pojechaliśmy na tego Sylwestra, bo dzieci po prostu tak nam wierciły dziurę w brzuchu, żeby pojechać, że to zrobiliśmy. Jeszcze przyjechaliśmy 3 dni wcześniej, była szkoła ducha. Dzieci jak się dowiedziały, że jest, no to oczywiście nie darowały nam tego. Ale też postanowiliśmy pojechać na wakacje i byliśmy na wakacjach z dziećmi i faktycznie mieliśmy taką możliwość, żeby armię dzieci poznać bliżej. No i w tym roku oczywiście jak pytam, gdzie jedziemy na wakacje? No mamo, jak? Gdzie? Oczywiście, że jedziemy z armią dzieci. Ja nie za bardzo lubię jeździć dwa razy w te same miejsce, no ale chyba będziemy musieli się testować i jechać, bo dzieci bardzo chcą. To jest krzyż, który musimy nieść. No właśnie. Ale to, co mogę powiedzieć, to naprawdę też no o tyle jest taka zmiana, że dzieci, widzę, że moje dzieci jakby są takie wprowadzone właśnie w obecność Pana Boga. Dla nich uwielbienie jest czymś normalnym. I też to, co mi zabrzmiało bardzo w armii dzieci, że dzieci nie są przeszkodą. Ja sobie też tak zawsze myślałam, że dzieci odchowam, no to będę miała czas na rozwój duchowy. Jak to usłyszałam, że dzieci nie są żadną przeszkodą i że właśnie Duch Święty w dzieciach jest taki sam, jak i we mnie, też zmieniło to zupełnie moje myślenie. I też jak w nauczaniach Ania bardzo wiele razy powtarza o zmianie myślenia, i jakby też naprawdę proszę Ducha Świętego, żeby nieustannie zmieniał moje myślenie na temat właśnie wychowywania dzieci, na temat właśnie wprowadzania dzieci w obecność Pana Boga. I staramy się to robić właśnie. Oczywiście tutaj, gdzie mieszkam, no jest problem, jak mówię, o tym, że dzieci są trochę takie właśnie odsunięte od grup modlitewnych i jak jest spotkanie modlitewne, na które ja idę, to moja Marcelina chce ze mną iść, ale wzięłam ją raz, a ona, widziałam, że ludzie byli trochę tacy, no niezadowoleni, ona nie przeszkadzała, ona po prostu była cicho, ale jakoś tam skakała, no i to ludzi denerwowało i ona też to wyczuwała, że jest jakby nie na miejscu. No mam nadzieję, że może się to zmieni, bo armia dzieci przyjeżdża do nas i będzie prowadziła rekolekcje wielkopostne i jakby mam nadzieję, że może pewne rzeczy wybrzmią odnośnie dzieci, mam taką nadzieję, bo widzę, że właśnie tak jak tutaj kilka osób mówiło, taka pani mówiła, że się pierwsza spotkała z takim podejściem do dzieci w kościele i faktycznie jest coś takiego, że te dzieci są, my doświadczamy obecności Pana Boga na grupie modlitewnej, a dzieci zostają w domu. No bo tak ogólnie jest przyjęte.
że mam Mira, nadzieję, ale pozytywnie. Pozytywnie. Bóg jest nie, no, po naszej stronie. Znaczy pozytywnie jest tak, że ja widzę ogromną nadzieję właśnie w Armii Dzieci, że przychodzi zmiana, tak, jakby w tej kwestii. I że jakby też dużo zależy od nas, tak, że ode mnie. Ja chcę jakby sama z moimi dziećmi tutaj w domu uwielbiać i staram się to robić na ile mogę. I mówię to innym, na przykład jak będą trwało już w tym roku, to już jedno małżeństwo zabrałam i moją koleżankę, to małżeństwo było bardzo zszokowane i tak pozytywnie Radek, mój kolega, powiedział, że on został po prostu znokautowany tym, co się tam działo. Ale w dobry sposób czy zły? Tak, w dobry, jakby jak najbardziej, tak, w ogóle... czasami się do tej pory spotykam, to mówi cały czas jakby przeżywa i to, co tam przeżył, to cały czas to jest w nim żywe i to jest takie bardzo pozytywne. Także bardzo, bardzo się cieszę, że Pan Bóg postawił na mojej drodze Armię Dzieci i Was i staram się to, co u Was biorę, wcielać tutaj czy w parafii, czy we wspólnocie dzielić się. I dziękujemy Pani Miro, bo jeszcze chcemy tutaj parę słów ze studia. Ale cieszę się, tak, że się wreszcie dosłoniło. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. I dzięki, że jesteście. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. 4 minutki mamy, żeby jeszcze coś dopowiedzieć do... Jak przekazywać ogień wiary kolejnemu pokoleniu. Ogień. Ja myślę, że bardzo ważne są te punkty, o których wspomnieliśmy. Po pierwsze... Dzieci mają tego samego Ducha Świętego, którego my mamy. Dzieci powinny być naszymi partnerami w doświadczeniu Boga, czyli jak modlimy się, to nie modlimy się po to, żeby dzieci się pomodliły, tylko tak jak się modlę z żoną, tak się modlę z dzieckiem i traktuję je jako osobę, która może doświadczyć Boga. Kolejna rzecz, dla mnie najważniejsza, osobiście w moim życiu, to było to, że będą problemy, będą trudności, będzie czasami ktoś spojrzy na nas krzywo, bo dziecko krzyczy w kościele, czasami ktoś nas będzie próbował wyprosić z kościoła, bo za głośno to dziecko jest, ale musimy walczyć o to, musimy zmieniać mentalność, musimy zmieniać społeczeństwo, musimy rozmawiać z księżmi, musimy rozmawiać z liderami, rozmawiać z osobami w naszych wspólnotach, żeby te dzieci miały swoje miejsce, bo do nas, do rodziców należy troska o to, żeby te dzieci się odnalazły w kościele. Jeżeli my zadbamy o te dzieci, to one później po prostu będą miały relacje z Bogiem i się po prostu od Niego nie odwrócą, bo będą miały takie doświadczenie, które będzie niepodważalne. I myślę, że to, co jest najcenniejsze w Armii Dzieci, to jest właśnie to środowisko. Środowisko dzieci, które są... Kościół to są ludzie. Kechel. Kachel. Naszego mieszkania, ceny naszego mieszkania, ale przede wszystkim naszego zdrowia i życia, którego nie można oszacować. Natomiast albo zawsze eklezja. Ta czujka wysyła pewien sygnał, kiedy nie czujemy dymu, kiedy nie czujemy temperatury, powinniśmy reagować. To, co cegła. Się dzieje za drzwiami właśnie. Naszej sąsiadki, sąsiada, nie powinniśmy przechodzić tutaj bez naszej reakcji, ponieważ osoba, która za drzwiami w danym mieszkaniu może się znajdować, no może już nie być w stanie wezwać pomocy, a ta pomoc opóźniona niestety nie gwarantuje tutaj uratowania jej zdrowia czy też życia. Czyli czujka, ale czujność też, taka sąsiedzka, bardzo dobrze pojmowana. Jest mróz, dosyć silny, jak chyba największy w tym roku i największy od kilku lat. Niektórzy nie wietrzą swoich pomieszczeń, bo mówią, że jest zimno. To się potem przekłada oczywiście na jakieś zagrzybienia i tak dalej. Tutaj może straż pożarna nie najlepszym doradcą jest, ale kilka takich dobrych rad też Państwo mają na pewno. Pan doskonale to zdiagnozował. Niewietrzenie pomieszczeń to nawet przy sprawnie działających urządzeniach, którymi dogrzewamy nasze mieszkania, może spowodować emisję tlenku węgla. Tlenek węgla, który jest gazem silnie trującym, on oszukuje nasze zmysły. My tlenku węgla nie widzimy, nie czujemy, nie słyszymy. To jest w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy dochodzi do pożaru, a nawet przy sprawnie działającym urządzeniu może czasami dojść do zatrucia tlenkiem węgla, ponieważ żeby następował proces spalania, musi być materiał, musi być temperatura, musi być tlen. Kiedy zmniejsza się
ilość tlenu w atmosferze, a są to małe pomieszczenia, chociażby łazienka, gdzie jest zainstalowana terma kąpielowa, i kiedy nie ma tej cyrkulacji powietrza, zasłaniamy kratkę wentylacyjną, bo jest zimno i tak dalej, ale również szczelne okna, nieotwieranie okien, niewietrzenie, nie tylko z uwagi na własną higienę, może spowodować wystąpienie takiego zagrożenia i o tym powinniśmy pamiętać. Także to nie tylko zagrzybienie, tak jak pan powiedział, ale to również kwestia bezpieczeństwa naszego i zalecamy tutaj wietrzenie, pamiętajmy o tym i tutaj już bezwzględnie zalecamy montaż czujek tlenku węgla, które wykrywają to, czego nie widzimy, nie słyszymy i nie czujemy. Starszy brygadnik Paweł Frontczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej był z nami. Polskie Radio 24, minęła 23.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Cztery osoby zginęły na przejeździe kolejowym w Chmielowicach pod Opolem. Samochód osobowy zderzył się tam z szynobusem na przejeździe kolejowym. Według informacji Straży Pożarnej ofiarami są osoby podróżujące w osobówce, trzy kobiety i mężczyzna kierujący pojazdem. Wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Badaniem przyczyn wypadku zajęła się policja pod nadzorem prokuratury, oświadczył starszy sierżant Dariusz Świątczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Na ten niestrzeżony przejazd kolejowy wjechał osobowy Volkswagen wprost pod nadjeżdżający szynobus. Jeżeli chodzi o szczegóły i taką pełną odpowiedź na pytanie, dlaczego doszło do tego wypadku, no to trzeba poczekać kilka dni. Tutaj w tej chwili pracują już policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia na trasie kolejowej potrwają kilka godzin, informuje dyrektor opolskiego Polregio Sylwester Brząkała. Takie czynności trwają różnie, one trwają od godziny do 4 godzin, 5, to jest już pora wieczorna, na tej linii nie ma wielkiego zagęszczenia ruchu. Myślę, że rano ruch pociągów będzie na tej linii już wprowadzony. Ruch na trasie między Nysą a Opolem został wstrzymany. Przewozy regionalne wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy pociągów są przekazywane na bieżąco pasażerom na stacjach i przystankach. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce, by Polska była lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie. Tak mówił na konferencji po zwiedzaniu fabryki Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Szef rządu mówił też, że miał okazję zapoznać się z dorobkiem polskiej nowoczesnej myśli technicznej. Dawniej w PRL-u żartowaliśmy sobie, że jeśli pociągi się już spóźniają, to przynajmniej niech będą polskie. Później nastąpił taki czas, że pociągi się spóźniały coraz bardziej, ale wcale nie były polskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przywitali taką epokę, że ani się nie będą spóźniały, ale jednak będą przede wszystkim polskie, polskiej produkcji. Nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju ku przyszłości, nowoczesnego rozwoju. Obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zadeklarował natomiast, że cel rządu to kolej bezpieczna, punktualna i komfortowa. Teraz zagranica. Duński eurodeputowany Jeppe Kofod domaga się dochodzenia w sprawie kont w rodziny Władimira Putina w filii największego banku Danii w Tallinie. Chodzi o przelewy bankowe na kontach osób z rodziny Putina i powiązanych z rosyjską służbą bezpieczeństwa FSB. Duński dziennik berliński dotarł do poufnego wewnętrznego raportu z grudnia 2013 roku. Sporządził go jeden z dyrektorów Danske Bank. Informuje w nim ścisłe kierownictwo banku o wielu nieprawidłowościach, jakie odkryto w oddziale Danske Bank w Estonii. Autor raportu twierdzi, że mogło dojść tam do naruszenia prawa i działań nieetycznych. Niektóre osoby posiadające tam firmowe rachunki dokonywały podejrzanych przelewów pieniędzy. Wśród wymienionych w sprawozdaniu osób, według gazety berlińskie, widnieje nazwisko kuzyna Władimira Putina. Chodzi o biznesmena i polityka Igora Putina. Zdaniem gazety w raporcie figuruje też szereg nazwisk osób ściśle powiązanych z kierownictwem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Eurodeputowany Jeppe Kofod uważa, że sprawa Danske Bank jest międzynarodowym skandalem. W wydanym prasie oświadczeniu Kofod napisał, że sprawa pokazuje całkowity brak odpowiedzialności zarówno w zarządzie Danske Bank, jak i władz Danii, Estonii czy Unii Europejskiej. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Nie wiadomo, o co chodzi. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakiś przekręt. Jakieś złodziejstwo. Serwis z życia Kościoła katolickiego.
Ksiądz Janusz Ostrowski został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. 53-letni kapłan pełnił dotąd funkcję wikariusza sądowego tej archidiecezji. Ksiądz Ostrowski urodził się w 1964 roku w Olsztynie. W tym samym miejscu przyjął święcenia kapłańskie w roku 1991. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując tytuł doktora w roku 1997. W latach 1999-2006 pracował na misjach w Afryce, w Togo. Zgodnie ze zwyczajem Ojciec Święty przydzielił księdzu Ostrowskiemu stolicę tytularną Kaltedria, istniejącą do VII wieku na terenie dzisiejszej Algierii. Pan niestrudzenie wzywa każdego z nas do przemiany życia, do uczynienia kroku w jego stronę, aby nas nawrócił swoją łagodnością i ufnością. Niech też tak czynią spowiednicy, powiedział papież podczas porannej Eucharystii w domu świętej Marty. Ojciec Święty zauważył, że Wielki Post to okres sprzyjający zbliżaniu się do Boga i zachęcił, aby prosić o łaskę przemiany życia. Pan wie, że wszyscy jesteśmy w połowie drogi i często potrzebujemy, by usłyszeć: chodź, nie bój się, przyjdź, istnieje przebaczenie. I to nam dodaje otuchy. Trzeba iść do Pana z sercem otwartym. On jest ojcem, który nas oczekuje, mówił papież. Burmistrz Jerozolimy Nir Barkat wstrzymał we wtorek plan obciążenia wspólnot chrześcijańskich podatkiem od nieruchomości. Wezwał jednocześnie przedstawicieli kościołów do otwarcia zamkniętej od niedzieli Bazyliki Grobu Pańskiego. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oraz burmistrz Jerozolimy tworzą specjalny zespół, by opracować rozwiązanie sporu dotyczącego opodatkowania nieruchomości wspólnot chrześcijańskich, podano w oświadczeniu kancelarii szefa rządu. W rezultacie władze Jerozolimy wstrzymają działania związane z windykacją, które podjęto w ostatnich tygodniach. Dodano w dokumencie. Przedstawiciele kościołów zarzucają izraelskim władzom brak konsultacji w sprawie opodatkowania. Podkreślają, że projekt izraelskich władz narusza wieloletnie porozumienie dotyczące bazyliki. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 23:36. Zdecydowana większość Amerykanów jest za zaostrzeniem przepisów dotyczących dostępu do broni. Społeczne poparcie dla takiej inicjatywy jest najwyższe od 1993 roku. Wskazują na to wyniki sondażu opublikowane przez stację CNN. Od ponad tygodnia dyskutuje się na ten temat w całym kraju. Jest to następstwem strzelaniny, do której doszło w liceum w miejscowości Parkland pod Miami. Zginęło w niej 17 osób, a kilkanaście zostało rannych. O sprawie mówił w Polskim Radiu 24 Artur Wróblewski, amerykanista z uczelni Łazarskiego. Z gościem rozmawiał Grzegorz Frontczak. Przytoczę drugą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, rok 1791. Stwierdza się, że prawo oficjalnej milicji, która jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa wolnego kraju oraz prawo narodu do posiadania i noszenia broni nie będzie naruszane. To jest 1791 rok, mamy XXI wiek, 200 lat minęło. Coś się zmieniło w Amerykanach, w Stanach Zjednoczonych, że ta druga poprawka wietrzeje, podlega erozji? To znaczy, być może coś się zmieniło w nastawieniu Amerykanów i przede wszystkim tego elektoratu partii republikańskiej, która w tej chwili rządzi w Kongresie oraz w Białym Domu, ponieważ nawet po strzelaninie w Las Vegas, czyli w październiku zeszłego roku, tylko 50-kilka% tak naprawdę Amerykanów chciało jakiejś zmiany w tym prawie. W tej chwili widzimy, że 70%, prawda, i prawie 90% demokratów, czy ludzi, którzy popierają Partię Demokratyczną, chcą uszczelnienia tego prawa, które w jakiś sposób reguluje dostęp do broni. Również zwiększył się odsetek ludzi zwolenników Partii Republikańskiej, czyli generalnie coś się zmieniło, coś drgnęło. Ponieważ w tej chwili mamy kolejny incydent, w której ginie co prawda nie 58 osób czy 50 osób, jak w przypadku Las Vegas, prawda, czy w przypadku, czy 58 chyba nawet tam zginęło. Rok wcześniej mieliśmy strzelaninę na Florydzie w klubie Pulse Orlando, gdzie zginęło 50 osób, prawda, wraz ze sprawcą. Wcześniej mieliśmy rozstrzelanie 6-7-latków w szkole w Newtown w Connecticut, w Sandy Hook, w szkole podstawowej, prawda. Więc mimo tych wszystkich strzelanin nic się nie wydarzyło takiego, żeby coś z tym prawem regulującym dostęp do broni zmienić. Jednak wydaje się, że tych 4-5 propozycji, które w tej chwili zostały przedstawione i są na tapecie, że tak powiem kolokwialnie, nie zmienią sytuacji. To znaczy nie zlikwidują, nie zredukują liczby strzelanin. To jest tylko kosmetyczny zabieg, a właściwie wybieg, można powiedzieć,
National Rifle Association, czyli tego Narodowego Koła Strzeleckiego, czy Stowarzyszenia Strzeleckiego, które powstało, żeby promować strzelanie w lesie do ptaszków, prawda, które rozrosło się do lobbystycznego, lobbystycznej takiej mafii, która tak naprawdę kupuje polityków, którzy siedzą w kieszeni tych właśnie lobbystów, czyli zwolenników dostępu do broni i przede wszystkim producentów broni w Stanach Zjednoczonych, bo to jest wielki przemysł. I tak dlatego tak trudno cokolwiek zmienić w tym prawie amerykańskim, żeby dzieci nie miały dostępu do broni szturmowej, półautomatycznej, a w tej chwili może taki 18-latek kupić sobie taką broń jak AR-15, czyli to jest ta, którą, z której strzelał ten, który strzelał, prawda, w ostatniej strzelaninie. Jest to broń półautomatyczna. Można to kupić sobie w Walmartie czy gdziekolwiek, tak zwane akcesoria, czyli dodatek w stylu bombstock. To jest takie urządzenie, pan dodaje i robi tak naprawdę z broni półautomatycznej broń strzelającą w sposób ciągły, prawda? Dalej możemy tak naprawdę kupować broń bezkarnie, to znaczy w ogóle poza kontrolą, na targach czy jarmarkach broni gdzieś tam na wsi, czy sobie prywatnie możemy sprzedawać między nami. Pamiętajmy oczywiście, że każdy stan, co stan, to jest różnica pewna. Mamy, ocenia się, ponad 20 tysięcy takich regulacji dotyczących broni, bo mamy powiedzmy 10-8 ustaw dużych na poziomie federalnym i mamy rozmaite regulacje na poziomie stanowym, czyli lokalnym, dotyczące chociażby nawet concealed weapon permits, czyli takich permitów, które istnieją w pewnych stanach, bądź nie istnieją w ogóle, gdzie może pan nosić broń ukrytą na sobie i albo musi pan mieć takie pozwolenie, albo na przykład w Vermont nie trzeba takiego pozwolenia, prawda? Ale można pojechać na Florydę, prawda, zdobyć tam takie pozwolenie dość łatwo i ono jest nawet ważne w 28 innych stanach. Mamy też na przykład takie regulacje, ale tylko w 5 stanach. Się nazywają Red Flags Law, czyli prawa czerwonej, czy regulacje czerwonej flagi. To znaczy one są, na tym polegają, ale tylko w 5 stanach na razie, na przykład Washington, stan Waszyngton, że osoby z rodziny bądź policjanci, którzy uważają, że osoba, która posiada broń, jest po prostu niezrównoważona, stanowi pewne zagrożenie albo zagadkę psychologiczną, może zwrócić się do sędziego w trybie pilnym i poprosić o wydanie decyzji o konfiskacie, odebraniu broni takiej osobie. Ale to jest tylko regulacja w 5 stanach, to prawo czerwonej flagi, prawda? W tej chwili ono jest dyskutowane, żeby coś takiego wprowadzić, żeby sędziowie na wniosek policjantów bądź członków rodziny, bądź na przykład nauczycieli, prawda, w szkole, czy psychologów, mogli odbierać automatycznie, ale na podstawie sędziego, decyzji sędziego, po obejrzeniu, prawda, sprawy, czyli wciąż z poszanowaniem drugiej poprawki, broń. Pamiętajmy, mówi się w tej chwili jeszcze o podniesieniu wieku do 21 lat, żeby kupić broń. Przypomnijmy, że alkohol można kupić w Stanach od 21 lat. Broń poza pistoletami od 18 lat, prawda? Tą długą broń, czyli półautomatyczną. Ale wypożyczyć samochód to na przykład pan może w pewnych stanach dopiero od 24 czy 5 lat. Dlaczego? Ano, bo jak ktoś pożycza samochód, to mu zależy, żeby ten samochód wrócił, żeby go nie rozbił pożyczający. I widocznie Amerykanie oceniają, że taki 22 czy 3 latek jeszcze nie jest do końca poczytalny czy dojrzały emocjonalnie, żeby tego samochodu nie rozbić. Więc pilnuje się swego, prawda? Więc się wypożycza samochód dopiero od 24 lat. Ale jak chodzi o broń, to można od 18 czy 21 lat kupić. Dlaczego? Dlatego, że producenci broni chcą jak najwięcej broni sprzedać, a nie jak najmniej. Pamiętajmy również, że próby zacieśniania czy kontrolowania tego dostępu do broni, czyli ograniczania drugiej poprawki, tak naprawdę się nie powiodły w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy ich wiele. Dlaczego? Bo Sąd Najwyższy USA, nawet nie Kongres, bo czasami Kongres jest demokratyczny, a oni chcą ograniczenia broni, ale Sąd Najwyższy USA wielokrotnie podejmował decyzję w swej większości 5 sędziów na 9, takiej większości konserwatywnej, literalnej,
formalnie, gramatycznie, historycznie wąsko interpretującej konstytucję, konserwatywnie interpretującej konstytucję, właśnie te poprawki z XIX wieku, że na przykład prawo do posiadania broni, ta druga poprawka, to jest właściwie prawo jakie? Prawo człowieka. To jest właściwie indywidualne prawo obywatela, to wręcz prawo człowieka i nie wolno tego zakazywać. Sąd podjął, Sąd Najwyższy, niedawno tę decyzję, w 2008 roku w sprawie Heller. Natomiast w 2010 roku poszedł dalej i powiedział, że jest to prawo nie tylko chronione na szczeblu federalnym, ale również Stany nie mogą ograniczać dostępu do broni, czy jakoś go regulować, czy zakazywać w tym wypadku. W sprawie McDonald's versus City of Chicago, że nie może City of Chicago, że centrum miasta jest wolne. Dlaczego? Bo to ogranicza tą drugą poprawkę do konstytucji, która jest chroniona jako prawo, jest konstytucja federalna. Wija 14 poprawka do konstytucji, która zabrania ograniczać wolności obywatelowi, prawda, również przez Stany. Nie tylko rząd federalny, ale rządy stanowe nie mogą tych praw ograniczać. I co jest śmieszne, że w decyzji 2008 roku, czyli Heller, City of Washington DC versus Heller, w tej decyzji sąd odwoływał się i przytaczał nie tylko prawo z 1791 czy 1789, bo wtedy konstytucję przyjęto, ale odwoływał się do chwalebnej rewolucji w Anglii z 1689, William and Mary of Orange, pamięta pan redaktor, takie rzeczy były tam, takie rewolucje po Cromwellu, i wtedy przyjęto kartę praw i tam wymieniono kartę praw chroniącą szlachciców, prawda, angielskich przed zakusami króla i wprowadzono parlamentarne rządy w Anglii. To nawet do tego sąd w swym orzeczeniu odwoływał się, bo jest w Ameryce prawo precedensowe, czy prawo anglosaskie, mówiąc, że to jest takie dziedzictwo, które musimy chronić. Ja przypuszczam, że ci sędziowie swoje kieszenie i portfele chronili, ponieważ pewnie tam na etapie którymś życia mieli coś wspólnego z National Rifle Association, tak jak wszyscy de facto, czy najważniejsi politycy Partii Republikańskiej. Sam Marco Rubio, senator z Florydy, otrzymał 3 300 000 od National Rifle Association w ciągu swojej kariery. Ile wydali z tej organizacji na wybory właśnie, żeby wybrać prezydenckiego, republikańskiego prezydenta, ta organizacja? $30 milionów. I widzimy, że niestety, ale polityka dzisiaj jest niemoralna, jest zakładnikiem dużych pieniędzy, nawet kiedy giną dzieci, tak jak 14-13 osób zginęło, tych przedszkolaków w 2012 roku w Columbine, 19. rocznicę teraz będziemy mieli, zginęło 14, prawda, młodych ludzi, to jest w Colorado, jak była strzelanina, i widzimy, że polityka jest zakładnikiem pieniędzy, bo nawet widzimy, ile Rosjanie pieniędzy władowali w europejskich polityków, czy też w amerykańskich, po to, żeby lobbowali na rzecz interesów rosyjskich, chociażby Dana Rohrabacher, który jest republikańskim kongresmenem i jeździł do Moskwy, przypuszczam, nie tylko opowiadał o Putinie, że jest dobry, ponieważ tak Putina lubi, tylko po prostu jakieś pieniążki stamtąd przywoził. I niestety możemy mnożyć tutaj inne przykłady, gdzie politycy robią to, co kto mu płaci. Obecnie Turcja płaci różnym politykom europejskim, żeby cicho siedzieli w sprawie Afrin i rozstrzeliwaniu Kurdów. Artur Wróblewski, amerykanista uczelni Łazarskiego, był z nami. A z gościem rozmawiał Grzegorz Frontczak. Audycję można znaleźć na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Wieczór w Polskim Radiu 24. Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej elektroniczną receptę. Dzięki nowemu rozwiązaniu leki będą przepisywane zdalnie, bez konieczności wizyty w przychodni. Ma to wpłynąć na skrócenie kolejek do lekarzy. Ze statystyk wynika, że co trzecia wizyta w placówkach medycznych kończy się tylko wypisaniem recepty. O e-receptach mówił w Polskim Radiu 24 dr Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Z gościem rozmawiał Grzegorz Frontczak. Porozmawiamy sobie o e-receptach, bo to one już za chwilę w całej Polsce mają być. Są na razie testowane w dwóch miastach, w Skierniewicach i w Siedlcach. Te testy się rozpoczęły. Pewnie jeszcze za wcześnie, by mówić, czy są udane, czy nie. Ale porozmawiamy sobie o całym systemie e-recept. Ale zanim, to może historię przypomnimy, bo to jest też ciekawa sprawa, historia e-recept, czyli elektronicznych recept. Sięga którego roku? E-recept, jeśli chodzi o Polskę, sięga roku 2010, kiedy Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia również wdrażała programy pilotażowe, czyli blisko 8 lat temu. No i niestety
nie ma tego efektu, jaką byłoby wdrożenie powszechnej tego rozwiązania technologicznego, które niewątpliwie, i to wszyscy stwierdzają, no, poprawiłoby wiele aspektów, które są związane z wypisywaniem leków na recepty, głównie refundowane. No dobrze, to teraz już skoro historię znamy, że długo to trwało, uda się tym razem? Tak. Tego nikt nie wie. Bo oczywiście takich problemów, które we wdrażaniu systemów informatycznych w całej gospodarce polskiej mamy dużo. Można wręcz powiedzieć, że prawie nigdy się nie udało bez problemu wdrożyć jakiegokolwiek rozwiązania, czy to w sferze systemów komunikacyjnych, czy w sferze EWUS-a, który też był pewnym rozwiązaniem w systemie ochrony zdrowia, czyli potwierdzenie prawa do ubezpieczenia, aczkolwiek zakończyło się to pewnym sukcesem. To wszystkie problemy związane z wdrażaniem systemów informatycznych zawsze napotykają na pewne bariery i tutaj wydaje się, że to największą barierą będą sami lekarze, tak? Już na dzień dzisiejszy widzimy, że kwestie informatyzacji w ochronie zdrowia głównie napotykają problem, że część środowiska lekarskiego nie jest w stanie zastosować nowych narzędzi informatycznych. No tak, ale myślę tutaj o dużych miastach, tam raczej nie ma problemu, bo można się już przez internet do lekarza umówić, można pewne rzeczy załatwić naprawdę zdalnie. Niestety wydaje mi się, że to nie jest problem związany z dużymi miastami, tylko z pewnym dosyć ważnym elementem, czyli średnim wiekiem lekarza w Polsce. Średni wiek lekarza w Polsce to 52 lata. Mamy lekarzy, którzy mają 80 lat, nawet 90 i pracują w systemie. Bardzo ciężko jest w tak podeszłym wieku wdrożyć nowe rozwiązania, zwłaszcza w obszarze informatycznym. Mamy przecież osoby, które nie mają prawa jazdy, nie mają konta bankowego, więc jest szereg osób, które, dla których tego typu wyzwanie jest bardzo dużym ograniczeniem. I wprost niektórzy lekarze deklarują, zwłaszcza w wieku emerytalnym, że jeśli proces informatyzacji w ochronie zdrowia będzie postępował, to oni po prostu wykorzystają swoje prawa do emerytury i przestaną pracować, bo e-recepta jest jednym z elementów informatyzacji w ochronie zdrowia. Tak, tak, e-recepta będzie wyglądać. Przychodzimy do lekarza, odbywa się badanie, lekarz stwierdzi, że jesteśmy chorzy, zapisuje lek i dzisiaj wyjmuje plik takich recept, coś tam pisze, niektórzy nie mogą tego potem odczytać i dostajemy receptę, wychodzimy z gabinetu. A teraz będzie pisał na komputerze, czy jak to? W kwestii czytelności recept na przestrzeni ostatnich kilku lat mamy duży postęp. Bo przede wszystkim większość recept jednak już jest pisanych poprzez komputer, aczkolwiek ręczne pisanie recept też jest dozwolone, ale już powiedzmy sobie, te programy informatyczne ułatwiające lekarzom wypisywanie leków refundowanych, one funkcjonują i można zauważyć, że właśnie te recepty już są pisane. Natomiast jak ta recepta będzie wyglądać? No w zasadzie nie będzie wyglądać, bo to będzie system informatyczny. Przynajmniej tak jest w założeniach. Jak będzie ostatecznie to wyglądało? Przekonamy się po tych dwóch pilotażach. Pilotaże służą między innymi temu, żeby przetestować pewne rozwiązania w warunkach realnych, czyli faktycznie jak funkcjonuje to na styku lekarz, apteka, NFZ, bo też jest NFZ tutaj dosyć istotnym partnerem, bo mówimy głównie o lekach refundowanych, za którymi idą środki publiczne, które wymagają szczególnego nadzoru i monitoringu. To o tym monitoringu za moment. Ja jeszcze będę drążył temat tej recepty. Nie dostajemy jej w takim razie do ręki. Ona gdzieś jest w systemie, bliżej nieokreślonym systemie. Ja idę do apteki. I jak ten aptekarz ma znaleźć tę receptę? Po stronie apteki ja nie widzę w tym momencie pewnych barier, bo wszystkie apteki, co możemy łatwo stwierdzić, już są zinformatyzowane. Już aptekarze w tej chwili wyszukują w swoich systemach informatycznych dane leki, są w stanie powiedzieć, jak trzymają dany lek, kiedy ewentualnie ten lek może się pojawić. Zresztą nawet są takie systemy informatyczne służące pacjentom, gdzie po prostu poprzez wpisanie leku możemy dowiedzieć się, w której aptece na przykład w Warszawie dany lek występuje. Czyli tutaj poziom informatyzacji aptek nie wydaje mi się pewną barierą. Problemem jest informatyzacja gabinetów lekarskich, bo nie w każdym gabinecie lekarskim mamy komputer. Nie w każdym gabinecie, o czym już wspominałem, mamy lekarza, który potrafi w tym momencie w sposób sprawny i efektywny wpisać tą. Więc ta recepta będzie w systemie, to znaczy ta wpisanie przez lekarza recepty będzie pojawiało się jak gdyby w systemie informatycznym aptek. Takie jest założenie przynajmniej. Zobaczymy, w jaki sposób. Ale jak aptekarz ma dowiedzieć się, że ja i Ksiński, ta recepta jest dla mnie? Muszę okazać dowód, czy jest to dowód osobisty? Nie. No, wydaje mi się, że tego typu elementu nie trzeba będzie okazywać. Oczywiście jakaś forma identyfikacji musi być. Czy to będzie numer PESEL? Wydaje mi się, że chyba to będzie numer PESEL, który będzie sugerował to rozwiązanie, a może jakiś numer kodu
Po to jest to rozwiązanie testowane właśnie w tych warunkach, żeby ta identyfikacja danego pacjenta mogła przebywać w sposób rzetelny. Na dzień dzisiejszy takim elementem istotnym, który identyfikuje pacjenta w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest też część systemu, bo mówimy właśnie o lekach, które są refundowane przez NFZ, to jest PESEL. Numer PESEL jest tym elementem, kiedy pacjent przychodzi do przychodni i też poprzez numer PESEL jest sprawdzane jego prawo do ubezpieczenia, czyli jestem przekonany, że ta dana będzie tą daną identyfikującą danego pacjenta. Czy będzie to weryfikowane z dowodem osobistym, bo na przykład tego nie wiem, zobaczymy w jaki sposób to będzie, ale wydaje mi się, że te testy w tym obszarze powinny dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób to optymalny zrealizować. No tu jeszcze pojawia się taki problem na przykład wykupywania leków dla babci chorej, która niedołężna, nie może przyjść do apteki. Dzisiaj mamy receptę, później tej recepty nie będzie. No, ale tutaj też jest zagrożenie, bo czasem jak idziemy do lekarza, nie mówię, że wszyscy tak robią, ale takie przypadki się zdarzały, to pan, panie doktorze, wypisze ten lek, ale na moją babcię, bo to będzie refundowane. Tego już nie będzie. To znaczy, jeśli na babcię, to mówimy w tym momencie przede wszystkim o tym nowym rozwiązaniu, które od 2 lat funkcjonuje, czyli leki tak zwane 75+, czyli dla pacjentów, którzy mają leki związane leki z seniorem. Czy tak nie będzie? W tym przypadku w zasadzie chyba nic się nie zmieni, bo równie dobrze lekarz będzie mógł wypisać w systemie informatycznym też ten lek na babcię, więc ja bym tutaj, jeśli takie zjawisko istnieje, aczkolwiek ja uważam, że to zjawisko jest marginalne. Leki dla seniorów zostały również tak skonstruowane przez Ministerstwo Zdrowia, że dotyczą schorzeń, które są związane z wiekiem. Na przykład nie ma antybiotyków, które mogą być stosowane przez ludzi młodych i ludzi starszych, natomiast są leki związane z osteoporozą, niewydolnością serca, czyli chorobami wieku podeszłego. I wypisywanie leków na babcie wydaje mi się, że jest bardzo ograniczone do niewielu schorzeń, gdzie one występują. Ale NFZ, a także ministerstwo mówi, że ta recepta, cały ten system ma spowodować brak wycieków finansowych w systemie. Ewidentnie tutaj będzie można w sposób jednoznaczny prześledzić dokładnie. Tak jak system informatyczny jest łatwiejszy do analiz niż system papierowy, który wymaga czynnika ludzkiego, czyli przeglądania poszczególnych elementów, czy to dokumentacji medycznej, czy samych recept. Więc z punktu widzenia kontrolingu, a zwłaszcza to jest istotne, jeśli chodzi o środki publiczne, które są w ochronie zdrowia, których jest oczywiście niedostatek, to tego typu rozwiązanie może poprawić efektywność i spowodować, że pewne zjawiska niekorzystne związane właśnie z patologią, jeśli chodzi o gospodarkę lekiem, mogą ulec ukróceniu. Również w kwestii związanej z eksportem, równoległym importem, odwróconym łańcuchem jest szereg takich zjawisk, które mogą być wyeliminowane poprzez wdrożenie systemów informatycznych. A to będzie, nie wiem, czy dzisiaj już to wiemy, ale to będzie działało w ten sposób, że ten system będzie monitorowany co jakiś czas, czy na bieżąco, że nie wiem, w jakiejś części Polski nagle okazuje się, że liczba refundowanych leków gigantycznie rośnie, no to można na to zareagować już. Znaczy, taki monitoring, on istnieje w NFZ-cie cały czas. Od samego początku NFZ bardzo ściśle na swoich stronach internetowych co 2 miesiące publikuje dane dotyczące wydatków na leki refundowane. Oprócz tego monitoruje faktycznie różne zjawiska, które odbiegają od norm i tam są przeprowadzane kontrole. Oczywiście po stronie NFZ to jest duży niedostatek, jeśli chodzi o możliwości kontrolowania ze względu na niedobory kadrowe i na dosyć niskie finansowanie NFZ-u, jeśli chodzi o część związany z zarządzaniem systemem. Mamy jeden z najtańszych systemów, w związku z tym brakuje tutaj tych narzędzi kontrolnych. Niemniej jednak od samego początku NFZ bardzo ściśle kontrolował. Były nawet również swego czasu publikowane dane dotyczące poszczególnych lekarzy i kwot refundacji na stronach NFZ-u. To był krótki epizod, po pewnym czasie uznano, że te dane są zbyt szczegółowe i wywierają czasami niepotrzebną presję na lekarzy ograniczających. Natomiast tego typu dane w powiązaniu z prawem wykonywania zawodu są monitorowane. I tam, gdzie na danego lekarza jest wypisywana bardzo wysoka kwota refundacji, to jest poddawane analizie, czasami kończy się to kontrolą. To już wiemy, jakie korzyści będzie miała e-recepta, czy cały system e-recepty dla budżetu poniekąd, dla płatników, a dla pacjentów, no nie zgubimy recepty, to jest jeden plus. Fizycznie nie zgubimy, ona zawsze będzie. Najważniejszym elementem jest to, że my często korzystamy z porad wielu lekarzy. I
często występuje zjawisko, że jeśli pacjent udaje się do kilku lekarzy, to lekarze często przepisują leki z tej samej grupy. I to może powodować przedawkowanie danych leków. Na przykład mamy leki przeciwbólowe, które mają różne nazwy, a tak naprawdę mają ten sam mechanizm działania. I przy dużej liczbie podawanych tych leków można je przedawkować i doprowadzić do powstania pewnych powikłań związanych z nadużywaniem leków. Czyli często również leki mają swoje przeciwwskazania do stosowania z innymi lekami. Więc w systemie informatycznym, w jednym zgromadzonym, będziemy mogli przy danym pacjencie przeanalizować, czy nie ma tak zwanego zjawiska polipragmazji, czyli stosowania wielu leków. Więc tutaj jest duża szansa, że pewne bezpieczeństwo pacjentów powinno się poprawić. Takie przynajmniej jest założenie, że wprowadzi się pewne elementy, które będą mogły w sposób istotny zwrócić uwagę w sytuacji takiej, kiedy dawkowanie leków, czy stosowanie tych leków w pewnym konglomeracie tych wszystkich pozycji może być ryzykowne dla bezpieczeństwa pacjenta. Doktor Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw zdrowia Uczelnia Łazarskiego, był z nami. Dziękuję bardzo. Tu Polskie Radio 24, zbliża się północ. Czas na najważniejsze informacje. Zwiększenie do 250 metrów minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych obszarów, na którym myśliwi mogą polować, i zakaz udziału dzieci oraz młodzieży w polowaniach. To niektóre poprawki zgłoszone do projektu nowelizacji prawa łowieckiego przez Prawo i Sprawiedliwość. We wtorek poseł Jerzy Gosiewski zgłosił 11 poprawek w imieniu klubu PiS podczas drugiego czytania projektu ustawy. Jedna z nich ogranicza działalność myśliwych. To zwiększenie odległości od budynków miejsca polowania. Zgodnie z obowiązującą ustawą to jest odległość 100 metrów. Myśmy podczas pracy komisji zaproponowali 150 metrów, a teraz w dodatkowych poprawkach będzie ta odległość jeszcze zwiększona do 250 metrów. Poseł poinformował, że dwie kolejne poprawki są zbieżne z postulatami ekologów zgłaszanymi podczas wcześniejszych prac nad nowelizacją prawa łowieckiego. Postulat dotyczący tego, żeby żywych zwierząt nie wykorzystywać w ćwiczeniach, w tresowaniu psów i innych drapieżników, nie będą mogły brać udziału w polowaniu dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Prawem łowieckim zajmą się dziś łączone komisje środowiska i rolnictwa. Cztery osoby zginęły na przejeździe kolejowym w Chmielowicach pod Opolem. Samochód osobowy marki Volkswagen Passat zderzył się z szynobusem na przejeździe kolejowym. Ofiarami są osoby podróżujące w osobówce, trzy kobiety i mężczyzna kierujący pojazdem. Wszyscy byli obywatelami Ukrainy w wieku od 20 do 60 lat. Szynobusem podróżowało 8 osób, żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ze wstępnych zeznań świadków wynika, że kierowca podjechał do przejazdu, zatrzymał się i ruszył wprost pod nadjeżdżający szynobus. Ruch na trasie między Nysą a Opolem został wstrzymany. Rano powinien być już przywrócony. Przewozy regionalne wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Francja walczy z mrozem. Energetycy uspokajają, ale proszą o rozsądne gospodarowanie prądem. Organizacje humanitarne i władze śpieszą na pomoc bezdomnym. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Temperatury od minus 3 do minus 8 mogą nie robić wrażenia na mieszkańcach Kanady czy Syberii, ale we Francji nikt nie jest przyzwyczajony do takich polarnych mrozów. Lekarze bez granic to tylko jedna z licznych organizacji udzielających pomocy bezdomnym. Lekarze przynoszą im żywność i ciepłe napoje, a także opatrują. To zapalenie małego palca u nogi, ale teraz niewielka dolegliwość może mieć groźne konsekwencje. Kaszel, katar, w tych warunkach może to doprowadzić do poważnej choroby płuc. Energetycy, mimo iż proszą o zachowanie umiaru w korzystaniu z prądu, nie wpadają w popłoch. Nie ma żadnych powodów do obaw. Nie będzie przerw w dostawach prądu. Mamy wystarczające możliwości, by zaspokoić potrzeby mieszkańców Francji. W rejonie Alp i Pirenejów intensywnie sypie śnieg. Po raz pierwszy od 30 lat spadł także na wybrzeżach Korsyki. Plaża pod kilkunastocentymetrową warstwą śniegu w Zatoce Ajaccio na południu wyspy to niespotykany tutaj widok. W środkowej, górzystej części Korsyki wiele wsi jest zasypanych i dojazd jest tam utrudniony. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nie żyje Louis Gilbert, brytyjski reżyser, znany m.in. z filmów o Jamesie Bondzie. Miał 97 lat. Artystę wspomina nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski.
My name is Alfie. Dał nam Alfiego, dzięki któremu do świadomości widzów całego świata wtargnął Michael Caine. Lubił raczej ciche filmy. What is your name? Rita. Rita. Takie jak edukacja Rita. Ale mimo to wyreżyserował 3 Bondy. W latach 60. żyje się tylko 2 razy. W latach 70. Szpiega, który mnie kochał, i Moonraker, odznaczony przez Królową Orderem Imperium Brytyjskiego. Rodzina Rogera Moore'a wydała oświadczenie, w którym czytamy, to był jeden z jego ulubionych reżyserów. Louis Gilbert umarł we śnie w Monako, gdzie mieszkał. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wracamy do naszej chłodnej Polski. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, głównie w Karpatach oraz nad morzem. Temperatura od minus 22 w Dolinach Karpackich, przez minus 20 na Suwalszczyźnie i lokalnie w rejonach podgórskich. Minus 15 na przeważającym obszarze kraju, do minus 10 miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, nad morzem i na Suwalszczyźnie i Mazurach porywisty. Lokalnie zamieci i zawieje śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Małgorzata Łopińska, zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe, a w programie między innymi kolejny dzień pracy Sejmowej Komisji do Spraw Amber Gold. Dziś zeznania składali funkcjonariusze ABW. Czy ustaliliście Państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, brały pieniądze przy pomocy tej firmy? Nie znam szczegółowych ustaleń. Delegacja polskiego rządu udaje się w czwartek do Izraela. Nie jedziemy tam dyskutować, negocjować treści ustawy. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej. Chcemy, by Polska była lokomotywą rozwoju gospodarczego w Europie, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Nie możemy sobie pozwolić na to, że się spóźnimy na jeden pociąg, na pociąg rozwoju ku przyszłości, nowoczesnego rozwoju. Biała Księga pozwoli unijnym krajom prawidłowo ocenić sytuację w Polsce, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Mają być w niej wyjaśnione założenia reformy sądownictwa i porównanie systemów sądownictwa w państwach członkowskich. Będziemy oczekiwali od państw członkowskich, żeby wyrobiły sobie własną ocenę tej sytuacji i naprawdę stwierdziły, czy mamy do czynienia z jakimkolwiek wyraźnym ryzykiem jakiegokolwiek poważnego naruszenia praworządności. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Bezczynność służb i zaskakująca postawa Ministerstwa Gospodarki to dwa główne wątki przesłuchania funkcjonariuszy ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. ABW i Ministerstwo Gospodarki na 2 lata przed upadkiem Amber Gold mieli powody, żeby zabronić Marcinowi P. prowadzenia działalności finansowej. Rzeczywiście mamy osobę karalną, osobę, która zwróciła się z wnioskiem o prowadzenie domu składowego. Mamy informację, że ta możliwość została mu zablokowana. Więc cokolwiek planował, nie sądziliśmy, że pan Marcin prowadzi albo tak drapieżny biznes, albo jest tak bezczelny. Po prostu tego nie założyliśmy. Mieliście go prawie na tacy. A mimo to Marcin P. rozkręcał działalność i oszukiwał klientów na coraz to szerszą skalę przy biernej obserwacji ABW. Funkcjonariusze nie sprawdzili nawet doniesień, że to może być pralnia brudnych pieniędzy. Czy ustaliliście Państwo, czy osoby, które wpłacały do Amber Gold, brały pieniądze przy pomocy tej firmy? Nie znam szczegółowych ustaleń. A zna Pan w ogóle taki wątek, żeby takie ustalenia były czynione? Był taki pomysł, natomiast on nie został wykonany. Podobnie jak w przypadku wątku lotniczego, w który jest zamieszany syn ówczesnego premiera. Temat nie został podjęty. Na jakim szczeblu taka decyzja zapadła? Zrozumiałem, że to był zastępca dyrektora. Centrala w Warszawie nie była z kolei zainteresowana rzekomym, ale prawdopodobnym parasolem ochronnym roztoczonym nad Amber Gold. Te wątki potem się pojawiały. I co się z nimi działo? O ile pamiętam, jeśli chodzi o kwestie osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, po wstępnej weryfikacji informacje były przekazywane do centrali. Praktycznie informacji zwrotnej nie było. Część członków komisji podejrzewa, że parasol ochronny nad Amber Gold mógł podtrzymywać Michał Tusk, współpracujący z Marcinem P.
Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. A do tematu powrócimy w publicystycznej części magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Delegacja polskiego rządu udaje się w czwartek do Izraela, powiedziała informacyjnej agencji radiowej rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Weźmie udział w pierwszym spotkaniu zespołu do spraw relacji polsko-izraelskich. Jest to zespół, o którym telefonicznie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z premierem Benjaminem Netanyahu. Polska delegacja rządowa pod przewodnictwem ministra Bartosza Cichockiego uda się do Izraela, by podjąć dialog ze swoimi odpowiednikami ze strony izraelskiej, powiedziała rzecznik rządu. Joanna Kopcińska dodała, że zarówno Polska, jak i Izrael chcą prowadzić realny dialog o wszystkich sprawach, które od miesiąca są w centrum zainteresowania naszych rządów i naszych społeczeństw. Bartosz Cichocki, przewodniczący działającego przy premierze zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego, poinformował, że wizyta w Izraelu ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do działania znowelizowanej ustawy o IPN. Gość Polskiego Radia 24 wyjaśnił, że zespół nie będzie negocjował treści ustawy, a jedynie ją wyjaśniał. Nie jedziemy tam dyskutować, negocjować treści ustawy. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej, jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiemy na te pytania i podjąć proces długofalowy, który dotknie tego, co ujawniło się w debacie izraelskiej, ale także międzynarodowej, pokładów niewiedzy o historii stosunków polsko-żydowskich. Wiceminister spraw zagranicznych wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do zmniejszenia napięcia i rozpocznie proces budowy większego zaufania między naszymi krajami. Polskie Radio 24. Północ, południe. Para prezydencka spotkała się dziś na krakowskim Kazimierzu ze społecznością żydowską. Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser Dudą odwiedził prowadzony w Centrum Społeczności Żydowskiej żłobek i przedszkole, a następnie rozmawiał z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w Krakowie. W czasie rozmowy poruszona była sprawa między innymi stosunków z Izraelem, ustawy o IPN i problemów mniejszości żydowskiej w Polsce. Przed spotkaniem Andrzej Duda zapewniał, że Polska nie chce pisać historii na nowo, tylko bronić prawdy historycznej. Prezydent przyznał, że wśród Polaków byli ludzie, którzy w czasie okupacji denuncjowali Żydów, ale nie można mówić, że Polacy jako naród brali udział w Holokauście. Andrzej Duda wyrażał też nadzieję, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN pomoże w dialogu z Izraelem. Liczę na to, że tutaj wszystkie te wątpliwości, które się niektórym osobom nasuwają, zostaną rozstrzygnięte. W spotkaniu wziął udział m.in. naczelny rabin Polski, Michael Szudrich. Nie ma miejsc na antysemityzm, ale też głęboko czuję, nie ma miejsca na antypolonizm. Zarówno naczelny rabin Polski i prezydent Duda zaznaczali, że trzeba walczyć z antysemityzmem na poziomie społecznym i państwowym. Prezydent przyznał też, że w ostatnim czasie nie prowadził rozmów z władzami Izraela. Andrzej Duda wyrażał jednak nadzieję, że wspólnie z prezydentem Izraela weźmie udział m.in. w Marszu Żywych w Oświęcimiu w kwietniu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 1 marca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN, którą prezydent podpisał, ale skierował też do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do 3 lat. Te zapisy od początku budziły zastrzeżenia Izraela i środowisk żydowskich. Polskie Radio 24. Północ, południe. Podczas jutrzejszego posiedzenia Sejm zajmie się ustawą o ustanowieniu Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Zdjęcie tego punktu z porządku obrad domagała się posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Jak dowiedziało się Polskie Radio 24 po konsultacji marszałka Marka Kuchcińskiego z Kancelarią Prezydenta i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, podjęto decyzję, że porządek w tym zakresie jednak nie powinien zostać zmieniony.
Posłanka Nowoczesnej zwróciła się o zdjęcie z porządku obrad dyskusji w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów już po raz drugi. Podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu Konwent Seniorów przychylił się do tego wniosku. Dziś rano marszałek Marek Kuchciński zapowiedział, że skonsultuje to z Kancelarią Prezydenta. Skonsultuję z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, czy przychyliłby się do przeniesienia tego punktu na inny czas, na następne posiedzenie Sejmu. Swój wniosek Joanna Scheuring-Wielgus argumentowała nieodpowiednim momentem procedowania ustawy w Sejmie. Jako Klub Nowoczesna zebraliśmy szereg opinii od instytucji polsko-żydowskich w Polsce i wszyscy tak naprawdę mówią jednym głosem. Pomysł na ustawę tak, ale nie w tym czasie. W podobnym tonie wypowiada się Platforma Obywatelska, tłumaczy poseł PO Rafał Grupiński. Jeśli to zrobimy, czy nie będzie tak, że sprawiedliwi wśród narodów świata ich bohaterskie czyny i życie nie zostaną instrumentalnie wykorzystane w tym momencie dla poprawy wizerunku Prawa i Sprawiedliwości w polityce zagranicznej. A jeśli tak, to na przykład odbierze dyplomacja Izraela czy dyplomacja Stanów Zjednoczonych, to stratę mamy wszyscy. Ustanowienia Dnia Pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej domagał się prezydent Andrzej Duda. W październiku do Sejmu trafił projekt ustawy. Początkowo święto państwowe mające podkreślać heroiczność Polaków miało być wyznaczone na 17 marca. W lutym Sejmowa Komisja Kultury zdecydowała, że właściwszą będzie rocznica zamordowania rodziny Ulmów z Markowej, czyli 24 marca, mówi poseł PiS Dominik Tarczyński. Wszystko to jest bardzo potrzebne, nie tylko w kontekście dialogu, jaki teraz toczy się w sprawie ustawy o IPN, ale ze względu na przyszłość, na przyszłe narody, na przyszłe pokolenia. Michał Walczyk, Polskie Radio 20.